drodzy duchowie, droga młodzieży. Cóż do tych słów dodać, które wymienił tu pan prezydent? Wiemy, co się zadziało. W zasadzie większość, poza tą najmłodszą, jak gdyby tutaj obywatelską garstką ludności, dobrze wie, jak wygląda historia. Dobrze, że od tych 10 lat to o powstaniu zaczyna mieć takie znaczenie. Cóż my możemy zrobić teraz, kiedy mamy pokój, kiedy jest nam w sumie dobrze? Nie dać zapomnieć. Nie dać zapomnieć, że to był wielki zryw i wielkie bohaterstwo. Heroizm. Oczywiście powstańcy i dowódcy powstania nie szli na śmierć i na przegraną. Oni wierzyli w to, że uda im się przejąć Warszawę, zanim wkroczą wojska radzieckie i utworzą tam swoje decyzyjne miejsce. Liczyli też, że alianci bardziej wspomogą. O tej pomocy wiemy, bo lotnicy angielscy, amerykańscy